Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w The Last of Us Part 1. No i w dzisiejszym materiale rozpoczniemy przygodę w dodatek Left Behind. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Powiedzmy, że na poziomie wysokim i w zasadzie na opcjach standardowych. Tak jest, rozpoczynamy na wysokim. No, z tego co wiem, raczej powinno to trwać około ze 2 godziny, ten cały dodatek, więc pewnie jakieś 3 materiały do końca tygodnia nagram i w sumie tyle. Nie jest to jakaś super długa przygoda, ale warto jednak to wszystko poznać. Co? Świetliki? Na ziemię! Co to kurwa za jedni? Tylko kurwa sprawny! Joel! Chodź ładnie! Chodź! Chyba uciekliśmy. Joel? Joel! Joel! Wstawaj! Wstawaj! Powiedz mi, co robić! No dawaj! Musisz wstać! Joel! No tak, czyli będą w tym przedstawione wydarzenia z perspektywy właśnie tej całej Ellie, no i będą to wydarzenia po tym, jak właśnie mieliśmy tamten wypadek Joela, a także bardziej przeszłość tej całej Ellie, o wiele wcześniejszą. Więc takie różne wątki fabularne. Riley? Au. O, będę miała śniaka. Odbiło ci? Mogłam cię dźgnąć. No wiem, ale miałaś minę. No chyba mnie nie zabijesz, prawda? Nie widziałam cię od nawet nie wiem kiedy. 45 dni. No, 46 w sumie. Chcesz wiedzieć, co robiłam? Przez cały czas myślałam, że nie żyjesz. Tak. Proszę. Masz. Bez jaj. Nadal sama. A ja 3 lata miałam łóżko pod Liz, a przecież pamiętasz, jak od niej jechało. Jesteś świetlikiem. Nadal to trzymasz. Co jest? Co ty robisz? Nie chcę, żeby ktoś mnie tutaj nakrył za świetlikiem. Wyluzuj. Na całym piętrze nie ma żołnierzy. Proszę, gratuluję. Hej. Wszystko spoko? Wszystko spoko? Wiem, że się gniewasz i tak, powinnam się wytłumaczyć. Chodźmy stąd, opowiem ci wszystko. Jest środek nocy. A rano muszę być na ćwiczeniach. No wiesz, uczą nas, jak zabijać świetliki. Zakładaj gacie, idziemy. Ale ze mnie debil. Daj spokój. Przecież nikt się o tym nie dowie. Kurwa. Muszę coś znaleźć. Cię obrócę. Jezu. Okej. Na razie wystarczy. Idę po coś do szycia, okej?
Kalus, pilnuj go. Kalus, co to za imię? No to bohaterka musiała przez wiele przejść, jak sobie widzicie, już, nie wiem, szyć takie, nie wiem, rany. Obiecuję. Left behind, tak jest. Dodatkowa przygoda, dodatek. Ciekawe, czy będą jeszcze jakieś dodatki do The Last of Us Part 2. To było interesujące. Dobra, więc... Teraz kurwa gdzie? Teraz przechodzimy na eksplorację o wiele bardziej otwartego świata w postaci... W sumie sam nie wiem... Jakiegoś centrum handlowego chyba. Na razie początek będzie dosyć spokojny, ale im później, tym będą się działy coraz bardziej zwariowane rzeczy, jak mi pamięć nie myli. Więc na samym wstępie nie ma jakoś super wiele przedmiotów. Myślę, że jednak coś odnajdę, ale... Dużo w sumie nie mamy rzeczy. Chyba później będzie jeszcze więcej otwartych jakichś nowych lokacji, sklepów, ale... Najpierw musimy to jakkolwiek odblokować, więc pierwsze piętro na razie spokojne. Jak się w ogóle prezentuje nasz ekwipunek? No nie mamy absolutnie niczego. Mamy natomiast na przykład swój nożyk, jakiś Walkman. Do obrady na przykład to jakkolwiek, nie wiem, przesłuchać, wróć, obracaj. Sam pisze for Ellie. Robot sama jeszcze najlepiej. Właśnie z tej podstawki. Zapiski mamy. Kurde, myślę, że warto było to przeczytać na samym wstępie. Eli, podzielę się z tobą czymś, czego nikomu nie mówiłam. Nie pała miłością do dzieci, a niemowlaków wprost nie znoszę. Jednak na ciebie patrzę z uwielbieniem. Jesteś na świecie mniej niż jeden dzień, a trzymanie cię na rękach jest najwspanialszą rzeczą, która przytrafiła mi się w życiu. Życiu, które jak się okazuje będzie nieco krótsze niż powinno. Zapiekuję się tobą, Marlin. Nie ma osoby, której bardziej ufam. W odpowiednim czasie Marlin opowie ci o mnie. Nie spraw, żeby to było dla niej trudniejsze, niż i tak będzie. Postaraj się nie być tak uparta jak ona, jak ja. Nie mam zamiaru kłamać, to nie jest wymarzony świat. Nie będzie łatwo. Jednak nie możesz zapominać, że... A, po drugiej stronie jeszcze coś mamy? Warto żyć. Znajdź cel w życiu i wytrwale do niego dąż. Jesteś silna, wyrośniesz na wspaniałą kobietę, na zawsze twoja kochająca mama Anna. Spraw, bym była dumna, Ellie. Nie wiem, czy w sumie teraz się o tym dowiedzieliśmy, że to jest nasza matka. Już wcześniej to jakkolwiek chyba powiedziałem. No, jeszcze możemy jakieś żarty sobie poczytać, ale w zasadzie chyba te żarty będą jeszcze jakkolwiek później czytane przez tą bohaterkę, więc... To i tak nie będzie jakąś... Chyba nie warto tego już, powiedzmy, robić teraz. Jak się dostać na tamtą stronę? Co to w ogóle jest? A, to po raz kolejny te żarty. Dobra. Co robi żołnierz na egzaminie? Strzela. Kurde, super, po prostu 2 na 10. Żarty żartami i mamy jeszcze fotografię Joela i Sary. A no tak, bo my jeszcze jej nie wręczyliśmy. No tak, to ma sens. Dopiero jakoś później się to wydarzy w tej fabule. Dobra, w takim razie wejdźmy po ruchomych schodach. Ale jakkolwiek się nie poruszają. Już myślałem, że zacznie działać wszystko. No niestety. To nie jest jednak aż takie proste. Tu już jakieś dziury, kurde, trzeba będzie na to uważać. No niestety nie mamy jakoś super dużo przedmiotów, kurde, głupia sprawa. W zasadzie niczego nie mamy na samym wstępie. Tędy jeszcze Fedra na przykład. Czyli ta, nie wiem, medyczna organizacja. Chyba w drugiej części było o niej trochę więcej jednak. Nie no, super otwarta jest ta lokacja, ale dużo przedmiotów niestety nie ma. Dobra, może jeszcze latarkę włączymy sobie. Żeby było bardziej, nie wiem, klimatycznie widocznie. No tak, jest jakiś kliker nieopodal, a my nie mamy absolutnie żadnej broni. A nie, na razie nikogo nie ma. Dopiero później będziemy go jakkolwiek widzieli, jak mi pamięć nie myli.
Kogoś słychać? Nie. Skanuję sobie tereny i niczego w sumie nie mamy. Materiałów też. Niestety twórcy nam nie zagwarantują. Głupia sprawa. No cokolwiek, jakaś butelka, żeby, nie wiem, zmyć przynajmniej tego klikera, ale nic po prostu nie ma. Piętro niżej też chyba nie zlecimy. Natomiast tędy mamy kłódkę. Zamknięte. To jakiś kot należało odblokować, jak mnie pamięć nie myli. Apteka Westons. Brzmi obiecująco. Dobra, przynajmniej mam jakieś pierwsze cegły, żeby odwrócić uwagę wrogów. Albo zamordować, nie wiem, czy w sumie da obradę. Klikera załatwić za pomocą cegły, rzucić mu w głowę i później z jakiegoś nożyka uderzyć, nie wiem. Chyba nie ma szans, Eli. Trzeba mieć jakąś broń palną i dopiero wtedy. No w każdym razie przychodzimy na bardziej, nie wiem, mroczne lokacje. Jak sobie widzicie. Więc przykra sprawa. Co jest? Połknęłaś tabletki i zostawiłaś butelkę? O Boże. No, słychać jakieś dźwięki nieopodal, ale z tego co pamiętam raczej nie było żadnych wrogów w tej lokacji. Przynajmniej mamy tą aptekę, może jednak znajdziemy jakiekolwiek, nie wiem, materiały, leki albo coś w tym stylu. Tędy? Znajdę coś? Czy nie znajdę? Pusto. No niestety. Ale bardzo klimatyczna rozgrywka, nie wiem, przeszukiwanie takich lokacji mrocznych. Fajnie się to jednak prezentuje, dobry klimat. Nie no, bez jaj! Oczywiście. Wszystko ogołocone. Ale głupia sprawa. Może jeszcze będzie coś na tych półkach, tędy. Come on. A Joel umiera w międzyczasie, dajcie spokój. A, trzeba będzie się za ladę jakkolwiek dostać dopiero wtedy, kurde. A głupia sprawa, nie ma w zasadzie żadnych przedmiotów, które by się jakkolwiek przydały. Do tej pory mamy jedną cegłę i tyle. No z czymś takim raczej nie zawalczymy. Dobra, mamy kolejną notatkę. Co tym razem? Może ma coś przy sobie. Aptekarz zwariował i zaatakował mnie. Zdzieliłem go. Jest nieprzytomny. Zamknąłem go w American Princess. W sklepie z lalkami, który jest tuż obok. Sprowadźcie do niego pomoc. Kombinacja jest taka. Dobra, w takim razie chwila, moment. Zrobię sobie jakieś zdjęcie. I zaraz powinno się to jakkolwiek przydać z pewnością. Dobra. Tak na wszelki wypadek. No i zobaczmy, co można było jeszcze więcej odnaleźć w tej lokacji tędy. Come on, jakieś bronie albo coś w tym stylu. Niczego nie mamy niestety. Natomiast tędy. Dalej. Apteczka. Jak się tam kurwa dostać? Może trzeba jakiś, nie wiem, wytrych odnaleźć. Ciężko powiedzieć. I co dalej? Jest bezpieczna lokacja? Z tego co pamiętam, jakiś zombiek się chyba pojawiał nieopodal. Tylko ja nie pamiętam. Nie, chyba mam jeszcze bezpieczne miejscówki. 35 prawo, 30 lewo, 31 prawo. Udało się. No, to bohaterka za mnie pamięta. Dobra, dziękuję. W mordę. Zarodniki. Chcesz na mnie skoczyć? Proszę, kurwa, bardzo.
No nie wiem, bohaterka czuje się bardzo pewna siebie. Ja osobiście nie jestem jakiś pewny siebie, w szczególności jeżeli chodzi o jej umiejętności obecne. W zasadzie nic nie posiada. Ej, come on. Nic jeszcze nie wykraftuję. Kurde, ale klimat dosłownie jak z horroru, trzeba w tym miejscu przyznać. Jakieś zabawki, nie wiem, domek dla lalek. No klimat tutaj znakomity dosłownie. Moja bohaterka nie musi się tutaj przejmować niczym w zasadzie. Tyle, że dosłownie przerażająco to wszystko wygląda. Coś tam było słychać, nie? Chyba jakieś echo jedynie. Kurde, co się w tym miejscu stało? To te mutanty się, nie wiem, przylepiły. Ciekawa sprawa. Wyobraźcie sobie takie lokacje sprawdzać w rzeczywistości? Kurde, to jest gorsze niż prawdziwa apokalipsa z takimi prawdziwymi zombiakami. Te się jeszcze w jakieś, nie wiem, grzyby zamieniają. To jest dopiero znakomity klimat. Tędy już byliśmy. To więcej nie będzie. Kurde, czego ja w sumie szukam? No to już byliśmy. A, jest jakieś. O rany. Nie ożywaj, nie ożywaj. Dupa. Gdzie on jest? Klucze. Dobra. O, kurwa. Ja jebie. Dobra. Klucz. Apteka. Dasz radę. Pomyśl o mnie, kiedy mnie nie będzie. Ja będę za tobą tęskniła. Tak troszeczkę, Laura. To ta jest Laura? Patrzcie, jaki przystojniak, nie? Więc to było chyba na tyle. Wracamy do tej całej apteki. O szlak, mamy mutanta. Jak sobie teraz radzić? Kurde, muszę wyjść na chwilę, no. Trzeba tutaj powoli przejść. No bo w sumie mamy już wystarczającą odległość. Kurde, ta pistolet jeszcze wyjęła, gdy jeszcze miała jakąkolwiek amunicję. No i mamy kolejne rejony. Tak. Nie. Wojskowy śmigłowiec. Na pewno coś w nim znajdę. Wytrzymaj, Joel. Czyli w tej skrytce raczej więcej chyba nie znajdziemy. A chwila, moment. Tędy mnie jeszcze akurat nie było. Jakaś, nie wiem, stacja, serwerownia, nie wiem, coś w tym stylu. Swoją drogą, skąd się w ogóle tamten mutant jeszcze wziął wcześniejszy? Wszystkie tereny w sumie sprawdziłem, nie, musiał chyba zaskoczyć jakoś z góry. Nie tędy. No tędy nie zaskoczy, znaczy może bym jakkolwiek przeżył, ale nie o to chodzi w tej całej rozgrywce. No tam mamy jeszcze mutanta, ale nic nie zrobimy. Jeszcze hałasu narobię. Ale nie, ten przeciwnik tego nie słyszy akurat. Dobra, przejdźmy przez kolejne jakieś pomieszczenia, kolejne sklepiki. Może zaraz się coś jeszcze odnajdzie. To chyba kilka było właśnie takich przejść. Zobaczmy na przykład tędy na samym wstępie. No tak, to dosyć mroźny klimat, jak sami możecie zaobserwować.
Ale za sklep jeszcze był, chyba jakiś bardziej techniczny z tego co widzę. Mamy jeszcze kilka korytarzy do sprawdzenia. Dobra, to jeszcze jakoś, nie wiem, piętro wyżej, na przykład tędy. Chyba nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, chociaż patrzcie na to. No jakby mnie to ominęło, to bym nie mógł stworzyć jakichś materiałów, ale dalej nie mogę. No cóż, trzeba być jednak mocno uważnym, żeby to wszystko jednak odnaleźć. No nie, przepraszam, to po prostu fryzjer. Może to jakieś sklepy były ze sobą, nie wiem, połączone ścianą. O, co w tym stylu? Co się dzieje? Kolejny jakiś truposz. Ale to się przyda. Coś tam nie mamy. A, czyli możemy apteczkę craftować. No ale jedną już mamy, nie potrzebuję więcej. Za to notatka może się jednak przydać. A, możemy w sumie tą apteczkę teraz wykorzystać. To akurat będę na fulla. To może być w sumie całkiem dobra opcja. Przy okazji jakaś dodatkowa notatka. Starszy chorąży sztabowy Laury Caulfield zginął dzisiejszego popołudnia śmiercią bohatera. Byliśmy w drodze do strefy, kiedy jeden z naszych pacjentów przeobraził się. Nośnikiem zakażenia musiały być zarodniki, ponieważ nie zauważyliśmy żadnych ugryzień. Pacjent zerwał pasy i zaatakował pilota, chorążego Sina Brandona. Choć śmigłowiec spadł w niekontrolowaną rotację, chorąży Caulfield obezwładnił zainfekowanego pacjenta i uratował nam życie. Maszyna spadła na centrum handlowe jednej z małych miejscowości w stanie Colorado. Szeregowy Eugene Ellis, chorąży Caulfield, i ja byliśmy jedynymi ocalałymi. Podczas obezwładnienia zainfekowanego chorąży Caulfield został ugryziony. Niezwłocznie pokazał nam ugryzienie i poddał się protokołowi. Dopełniłam wszystkich procedur, zanim chorąży Caulfield zdołał przemienić się w zainfekowanego. Niech spoczywa w pokoju. Kapitan Regan Francis, 4. Dywizja Piechoty, SK Denver. No dobra, więc przynajmniej wiadomo, gdzie znajdujemy się na mapie USA, czy jesteśmy w stanie Colorado. Ej, chwilę, moment, czy mamy jakąś informację? No tak, czyli musimy przeskoczyć i dostać się na parter, to jest nasza główna misja. Nie, w sumie wiem, o co chodzi w tej całej lokacji, ale... No, staram się być jednak super dokładny. Chyba tędy trzeba będzie jakkolwiek się przedostać, a nie, wszystko zablokowane. No niestety, chociaż w sumie... A, czyli przez tą balustradę mamy przeskoczyć zapewne. Nie ma jakiejś innej opcji, chyba nie ma, a więc przeskakujemy, come on. Patrzcie na ten parkour. Jedziemy. Szybko! Tutaj! O kurde! Było blisko, co? Szybka jesteś. Nieźle. Dzięki. No, chodź, lecimy. Więc... Jak ich znalazłaś? Świetliki? Tak. Pamiętasz tego świetlika, którego ugryzłaś i zabrałaś mu broń? Co? Pamiętam go. To Trevor. W każdym razie, widziałam, jak wlecze się po ulicy, więc go śledziłam. Weszłam za nim do tej uliczki i nagle rzuciło się na mnie pełno świetlików. Zabrali mnie prosto do swojej kryjówki, do Marlene. Bałaś się? Byłam przerażona. Myślałam, że mnie zastrzeli. Tego powiedziała, co tak długo. Oczekiwała mnie. I zrobiła z ciebie świetlika? Coś w tym stylu. Ta cała akcja była testem. Chciała wiedzieć, czy można mi zaufać. O. O wilku mowa. Pytała o ciebie. Serio? Mówi, że przypominasz swoją mamę. No, wie na ten temat więcej ode mnie. No dalej. Nieźle nam idzie. Chwila, moment. Trzeba było się jakkolwiek wspinać tędy. Dobra, kurde, jakie brudy.
Gdzie my się teraz znajdujemy? Z kim się teraz kumplujesz? Nie wiem. W sumie z nikim. A Tino i reszta chłopaków? Co tam u nich? Riley, to twoi znajomi. Ale ty z nimi gadasz. No da, w sumie. No, o wiele bardziej szczegółowe oczywiście są te wszystkie lokacje. Proszę bardzo, jak to jednak wszystko ładnie wygląda. Znaczy, wszystko jest oczywiście totalnie zdewastowane, ale pod względem graficznym, no, tyle, taka ilość szczegółów, że fajna sprawa. Jak wygląda nasze wyposażenie? Nic nie mamy. Chociaż w sumie nie, coś mamy jednak. Lis gończy. A to jest to, co przed chwilą znalazłem. Walkman, zapiski mamy. Walkman, nie, więcej nie dowiemy się raczej. Odnalazłaś już światło? Haha, bardzo śmieszne. O, przepraszam, nie chciałam się urazić. Ale co, kupujesz tutaj całą ideologię? Wiem tylko, że nie jestem żadna. Dupa nie 30 dni. Ludzie ciągle są zarażani, ale oni to dobrze ukrywają. Spotkałaś więcej zarażonych? W ramach mojej inicjacji kazali mi zabić takiego jednego. Wiesz co, nie mam lepiej tematy. Dobra. Kogoś zabiła ta bohaterka? Ciekawa sprawa. Nawet nie usłyszałem, czy to była... Czy to był jakiś mutant, czy człowiek? Pewnie mutant. W mordę, padnij! Kuźwa. Sorry. Coś jestem nerwowa. Ostrożnie, jest mokro. Ej, wiesz co? Może powinnam dołączyć do świetlików. Eli, to była pierwsza rzecz, o jaką zapytałam Marię. Chcę, żebyś była bezpieczna w tej głupiej szkole. Nie powinnam cię nawet odwiedzać. Co o to chodzi? Martwi się, że wciągnę cię w kłopoty. A co o to? Bez sensu. Kłopoty to ja mogę sama wpaść. No, co się tu jednak obchodzi, trzeba przyznać, to już w zasadzie wiemy z podstawki, że tam obiecała tej Annie, że będzie się jakkolwiek, nie wiem, zajmowała po części, że się nic nie stanie temu tej Ali. Co my tu robimy, Riley? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? To dinozaur? Może. Jak to będzie dinozaur, to znowu cię polubię. Musisz się sama przekonać. No, coś mamy. Wiesz, odzyskałam je. Pistolety na wodę? Nie wierzę. Chcesz mi powiedzieć, że kapral Goguś ci je oddał? Oczywiście, że nie. Odwiedziłam jego gabinet. Riley, miałam je w ręku. Ale dałaś się złapać. Ale dałam się złapać. Co ci zrobił? Dwa tygodnie jeździłam na szmacie w kiblach. O, Eli. Mówię ci, powinna się odpuścić. Nigdy ich nie odzyskasz. Odzyskam je. Jakoś gorzej wyglądają FPS-y w niektórych lokacjach, jak na przykład teraz. Nie wiem, jak to w sumie wygląda na gameplayu, ale czasami na przykład dropią do jakichś, nie wiem, 30. Ja osobiście gram na tym modzie performance, czyli że powinno być raczej 60 FPS-ów. Nie wiem, zazwyczaj jest jednak 60, ale... Są takie pojedyncze lokacje, że to jednak mocno dropi. Nie mogę wierzyć, że nie ma już nic tam. Słyszałaś? Tak. Wiesz, jak to się stało? Mówią, że spadł z konia. Miał zawał, czy coś w tym stylu. Rany. Cóż, ile osób może umrzeć z przyczyn naturalnych w tym świecie? Żadna, którą znałam. Dokładnie. Zobaczmy temat wypowiedzi.
Co? To Winston? Rety, to było niezłe ciacho. Bingo. Chcesz? O kurde, co to jest? Odrzuć, nie mogę pić, jestem na służbie. Nie, dzięki. Więcej dla mnie. Za Winstona. Mocne. Dawaj. Mamy podejmowanie decyzji w tym dodatku, kto by się spodziewał. No nie przypominałem sobie, żeby jakieś jeszcze dodatkowe materiały były w okolicy, szczerze mówiąc. Ten natomiast... A co się stało z księżniczką? Pewnie ją zabrali po tym, jak umarł. Jedny konik. Na pewno była przerażona. Rany. No było właśnie w tym miejscu takie tajemnicze przejście. Zaraz sobie to zobaczymy, ale... Zobaczmy, czy jeszcze jakieś dodatkowe materiały może zdobędę. Chyba jednak nic takiego, niestety. Eli, pomóż mi to podnieść. Nienawidzę popełniać. Zawsze myślę, że nas zmiażdży. Spokojnie, idę pierwsza. Może poszukajmy innej drogi. Tak. Brzmi nieźle. Hej, Riley. Wiesz co, chodź, podsadzę cię. Spróbuj otworzyć od środka. Nieźle. Ja się dziwię, że to nie była ich pierwsza droga, come on. Czemu chcieli przechodzić pod takimi gruzami? Ciekawa sprawa. Ty dupo, już drugi raz dzisiaj. Jak to się stało, że nigdy tu nie byłyśmy? Chodź, mam dla ciebie idealną maskę. Riley. Świetną. Zobacz. Co to, jakiś wilkołak? Załóż ją. To głupie. No, super. Zarycz. Eli, serio? Zarycz mocno. To trzeba spamować. Dobra. Muszę się przygotować. No proszę. Chodź, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Rany, ale bajer. Co tu za jeszcze jakieś ciekawe, nie wiem, znajdźki, jakieś kolejne kostiumy. Sztuczne oczy. Ludzie to kupowali? Nie kapuję. Jo, fajny sklepik. Wow. To było głupie. Tak. No ciekawy sklepik, taki Halloween, czy to okazuje się, że był jakiś okres Halloween wtedy? Nie wiem, ciekawa sprawa. W sumie już nie pamiętam, kiedy wybuchła ta cała apokalipsa, czy to jakoś może w październiku było właśnie? Mamy kolejną. Co? Uwielbiam wampiry, wiesz? Jestem hrabia Dracula. Chyba hrabina. Jestem
Hrabina Dracula. Tak. To ma sens. Dobra, ja też chcę jakąś nową maskę. Come on. Mam jakiegoś, nie wiem, potwora kolejnego. Wiedźmę. Czerwone trzewiczki! Co z nimi zrobiłaś? O, Rety, Toto! Co my zrobimy? O, Rety! Co to jest za Toto? To jest jakaś bajka? Nawet nie wiem. Nie kojarzę, szczerze mówiąc. Może jest jakaś popularna w Ameryce. Tędy? A, znam to! Zadaj pytanie. Jak się odważasz? Dobra. Więc zginiemy gdzieś? Nic. Odwróć ją, geniuszu. O, jakby szalenie nieprawdopodobne. O, co za ulga. Czy ja jeszcze siądę za kółkiem? Czuję to w kościach. Dobrze. Czy kiedyś uda mi się zagrać w grę na kompie? Masz marne szanse. Pierdol się, czaszku. Trzeba grać na PlayStation. Najlepsze ekskluzywy. Albo na Switchu. Kolejna maska. O, potrójny Fenix. Co myślisz? Urocza. Masz gołębie, serduszko. A to co to jest? Jakiś teletubiś? Nie pamiętam. Nie wiem, co to w ogóle. Ciekawa sprawa. Nie przypominam sobie aż takich ciekawych masek. Dobra, więc to było na tyle. Mamy najlepsze maski. Możemy ruszać dalej. Mam pewien pomysł. Widzisz tam te samochody? Tak, czerwony jest twój, niebieski mój. Rzucamy tygoni. Wygra ta, która pierwsza zbije wszystkie szyby. Jaja sobie robisz? Jestem w tym najlepsza. Dobra, ta co przegra musi odpowiedzieć na jedno pytanie. Tylko bez złośliwości. Co to jest, konkurs pytań? Dobra, jedziemy z tym koksem. Dobra, ja z tego co pamiętam, ja zawsze wygrywałem, więc teraz zobaczymy, co się stanie, jak tak będę robił. Ja nie muszę tego wygrywać. Ale wiesz, że to mój samochód. Okej. Najlepiej. Co by się stało, jakby właśnie tak przegram? Chyba bardzo chcesz przegrać. Wiem. No, prawie. O, ale to mnie debil. Dlaczego? To jest najlepsze podejście. Dzięki za pomoc. O nie no! W sumie, jeżeli gra się w to na speedrunie, to lepsze podejście, nie? Tak! Przez chwilę nawet mnie nabrałaś. Okej. Okay. Nic to. Umowa to umowa, prawda? Możesz zapytać, o co chciałaś. Okej. Okay. Czego potrzeba, żeby było jak dawniej? Statku kosmicznego. Daruj sobie ten sarkazm. Wielkiego, międzygalaktycznego statku kosmicznego z dwoma silnikami nadprzestrzennymi. Elin. Nie mam pojęcia. Rób, co robisz. Działaj. Dobra. Za mną. Już prawie jesteśmy. Już nie podniosę tej całej maski, a taka fajna, kurde, głupia sprawa.
W sumie pamiętam, że rzeczywiście można było tam zadawać jakieś pytania, chyba nawet ze trzy. Już tam pamiętam, że kiedyś zadawałem. Możecie to sobie zobaczyć na jakimś innym gameplayu. Ale w sumie nigdy w tą grę nie przegrywałem minigierkę z zniszczeniem. Więc chciałem zobaczyć. Właśnie. Pamiętasz, jak myślałyśmy, że zasilanie jest włączone tylko w wybranych dzielnicach? Tak. Chodź za mną. Tędy już niczego nie ma dodatkowego. Chwila, moment. Mamy jeszcze jakieś dodatkowe, może, nie wiem, przedmioty albo coś w tym stylu. Chwila, moment. O, jest notatka. Proszę bardzo, trzeba jednak mocno uważać. Majorze Banks, jest to już moja trzecia prośba na przestrzeni ostatnich tygodni o rozdysponowanie dodatkowych patroli. SK Hartford pogrąża się w chaosie, w związku z czym naszą strefę zalała fala uchodźców. Wielu z nich dostaje się do zewnątrz przez centrum handlowe, ponieważ mamy niedobór żołnierzy. Ci ludzie są zdesperowani, wielu z nich wkracza na nasz teren z infekcją. Jak pan wie ze sporządzonych przeze mnie raportów, tylko w zeszłym tygodniu musiałem zneutralizować 3 osoby w pierwszym stadium infekcji. Zdaję sobie sprawę, że mamy niedobory, ale jeśli nie wzmocnimy ochrony, centrum handlowe zostanie opanowane przez... kurwa. Kurwa w dupę jebana mać. I tak mnie kurwa nie posłuchasz, na zawsze twój podnóżek, sierżant Winston Asher. Czyli ten Winston ze wcześniej. O którym tam bohaterki coś już wcześniej mówiły. Dobra, czyli chyba tyle. Możemy iść dalej. Ale mroczna lokacja po raz kolejny. Więc okazuje się, że w mieście jest prąd. Po prostu wyłączyli bezpieczniki. Wystarczy je z powrotem włączyć. To się nie ma prawa udać. A nie mówiłam? Całe centrum jest oświetlone? Chodź się przekonać. Dobra, ale to akurat zrobimy, przekonamy się w następnym materiale. Jeżeli interesuje was kontynuacja, no to polecam zostawić lajka, suba, raz dzwonka. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.